Zawodnicy radzą sobie różnie. Jedni sobie radzą lepiej, drudzy gorzej. Wiadomo, jest to związane z przerwami, które mieli zawodnicy po sytuacji, którą mieliśmy w Incel. Część zawodników była z pozytywnym wynikiem, więc musieli odbyć obowiązkową kwarantannę. Niektórzy nawet kilkanaście dni nie byli na lodzie. Więc te wyniki, że powiedziałbym tak w kratkę. Natomiast generalnie wygrywają oczywiście faworyci. Było kilka naprawdę bardzo wartościowych biegów pierwszego dnia. Karolina 500 metrów naprawdę w rewelacyjnym czasie. 1000 metrów również przejechała dzisiaj. Dzisiaj Natalia pokazała też klasę, więc fajnie, że te medale się rozkładają sprawiedliwie. Magda Czyszczoń bardzo, bardzo fajnie zaprezentowała się na 3 km. Szymon Palka na 5. To są dobre wyniki, natomiast rzeczywiście brakuje trochę ścigania, bo nie mamy niestety pełnej obsady związanej właśnie z sytuacją, która panuje. Ja tak obstawiałem po cichu Angelikę Wójcik. Widziałem jej przejazdy treningowe, widziałem jej testowe zawody w sobotę i naprawdę super sobie radziła. Bardzo fajnie jeździła, natomiast to jest właśnie istota też tych zawodów, że to jest walka nie tylko, że tak powiem, fizyczna, ale też mentalna. Mistrzostwa Polski są zawsze zawodami, które bardziej motywują, w których stawka jest tak naprawdę wyższa niż nam się wydaje, ponieważ jest to rywalizacja tutaj z naszym podwórkiem, że tak powiem, i na pewno to motywuje. Także fajnie, że tutaj Karolina przełamała ten napór sprinterek, i mieliśmy ciekawe zawody. No i jest bardzo smutno na hali, muszę powiedzieć. Nie ma kibiców, dlatego tym bardziej dziękujemy sponsorom, szczególnie Polskiej Grupie Energetycznej. Dzięki niej mamy rewelacyjną transmisję, mamy naprawdę przekaz prawie na jakości telewizji. Także kibiców oczywiście zapraszaliśmy do tego, żeby jednak kibicowali sprzed telewizorów czy sprzed laptopów i tutaj, żeby zadbać w jak największym stopniu o bezpieczeństwo. Także oczywiście to wsparcie sponsorów jest bardzo ważne. Ja tutaj myślę, że w imieniu całego związku już dziękuję za wsparcie i oczywiście mamy nadzieję, że przy kolejnych imprezach również będziemy mieli wsparcie PGE.